Blanka, do filmu jest zestaw erotyczny. Co w nim się znajduje? Znajduje się tam wspaniały korek analny, wykonany z materiału, który może zmieniać swoją temperaturę. Zestaw uprzęży na ręce, który można skrępować partnera bądź partnerkę. Dokładnie ten, który on został odszyty od tego, który mój osobisty był używany w filmie, bo tylko najwyższa jakość, umówmy się. Mamy tam żelik też, żeby nam było łatwiej. I opaskę, bo to zawsze, wiesz, jak wyłączasz jeden zmysł, to pozostałe działają lepiej, a wzrok akurat spoko jest wyłączyć. U kobiety zwłaszcza, polecam. Dobra, to był twój pomysł, żeby to dorzucić do promocji? Wiesz co, nie, to był pomysł firmy, z którą współpracuję, butiku erotycznego, który jest prowadzony przez niezwykle kreatywnych ludzi i oni mówią, kurde, Blanka, zróbmy to, no bo oni zobaczyli film jakby przed premierą i mówią, to po prostu aż się prosi o to, żeby te wszystkie rzeczy... A przepraszam, jeszcze mamy tam taki masażer, bardzo fajny, wibrator. Ja to kupię. Jakiś kot? Ja ci podaruję. Dobra. Mam taki specjalny zestaw, jeden dla specjalnych gości. Więc oni stwierdzili, kurde, te rzeczy występują w filmie, to czemu nie? Ja mówię, wiecie co, to jest właściwie fajny pomysł, zwłaszcza, że ja chciałam specjalnym swoim gościom rozesłać zaproszenia w taki indywidualny sposób, no i to mi się udało. Okej, a to jest tak, że ty korzystasz z tych rzeczy? Oczywiście. Bo ty rekomendujesz. I ty zawsze wszystkie jak rekomendujesz? Są, znaczy mam je wszystkie, jeśli o to pytasz. A, okej, okay. No dobra, kolejne pytanie. Jakiś czas temu rozmawialiśmy na temat... To w porządku. Znaczy wiesz, bo ja się po tej Vivie boję się pytać. Ale nie, to nie ma mitu, spokojnie, ja jestem, wiesz... Przede wszystkim jesteś bardzo taktowny i od dawna ze sobą rozmawiamy, więc tak, też wiemy, na co sobie możemy pozwolić. Ale nie, na to sobie nie pozwalajmy, przejdźmy absolutnie dalej.